dzisiaj już wracamy z drugim sezonem błędów w postaci ze zmiksowanej Kali i dzisiaj sobie trochę omówimy 10 najgłupszych błędów Kali, tak? No i oczywiście seria wraca. Seria wraca tak naprawdę już, no, ostatni dzień był chyba z niej już nawet, chyba gdzieś w listopadzie albo październiku, więc oczywiście bardzo dużo czasu, ale seria wraca i myślę, że władza może być bardzo fajnie. Chodziło do tego, że Tina odkryła, że Miko 635 jest tak naprawdę Kali. Jeżeli chodzi o powód serii, to oczywiście będzie on naprawdę, myślę, że bardzo niezwykły, ponieważ zaczniemy już naprawdę, powiedzmy, czymś od grubej rury, ponieważ jeżeli chodzi o całą serię, to każdy sezon tak naprawdę będzie zaczynać się od różnych błędów Kali. Jeżeli chodzi o ten odcinek, na pewno będzie w nim bardzo dużo rzeczy, których się prawdopodobnie wielu z was nie spodziewało. Wielu z was nie spodziewało się, że w ogóle może coś takiego się pojawić. Aczkolwiek też ta seria oczywiście ma przypomnieć wielu z was, tak jak właśnie pierwszy sezon z zmiksowaną Kali, to co się stało tak naprawdę, ponieważ nie wszystko się musi kończyć, a ta seria jest czymś, powiedzmy, w stylu podsumowania całego serialu. Aczkolwiek jeśli chodzi o te błędy, to oczywiście już niedługo będą się pojawiać też różne inne odcinki, jeżeli chodzi o te błędy, dlatego pamiętajcie, że to nie będzie teraz tak, że drugi sezon będzie na najgłupszych błędach. Wszystko będzie rozgrywane umiarkowanie i oczywiście, jeżeli chodzi o to wszystko, będziemy w różny sposób to robić. Też będziemy, myślę, że więcej humoru, denerwowani, gloria. I niestety ten Kali się zbytnio nie dopisała i oczywiście przez tą akcję było jej o wiele ciężej pokazać, że nie jest już dzieckiem. Będzie też więcej wydarzeń oraz opisu, czego myślę, że w pierwszym sezonie mogło trochę wam brakować. No i oczywiście mam nadzieję, że sezon wam się spodoba, więc jeżeli chcecie go zobaczyć, to pamiętajcie, że już 22 stycznia będzie na kanale. Zachęcam do oglądania, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to oczywiście polecam subskrybować kanał, żeby po prostu móc się załapać na tę serię oraz na inne ciekawe odcinki. No i widzimy się 22 stycznia. Jeżeli spodobał ci się filmik, zostaw łapkę w górę i subika ze dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych filmików na moim kanale. I zapraszam was do swojego TikToka, niedawno założyłem, tam też zostawcie obserwacje i zapraszam was na widela swojego. Niedawno zacząłem dodawać serial Astronauci, ale niedługo wracam z serialem Bija. I do usłyszenia w kolejnych filmikach na moim kanale i TikToku. I nie zapomnijcie dać suba ze dzwoneczkiem.